5, 4, 2. Czy słyszycie, już się zbliża zapojanie tym od krzyża? Nikt się nie spodziewał świętego Hiszpana z wioski Fontiveros, malutkiego Jana. I chociaż rodzice mieli warsztat tkacki, drogi nie miał łatwej, głupki przeprowadzki, jednak to przetrzymał mimo przeciwności. Zrastał w łasce Bożej, wieku i mądrości. Przy szpitalnych łóżkach pomóc niósł przez lata, jednak przez Teresę przywdział tłuszki brata. Brata zakonnego z Karmel Słodkiej Góry, bardzo był gorliwy, tak jak mało który. Gdy razem z Teresą chciał prowadzić zmiany, współbracia stwierdzili: Jana zamykamy! Przez 9 miesięcy wtedy przegarował, zdania nie chciał zmienić, ciężko tam chorował. W trudach i więzienia wiersze, pieśni pisze, łatwiej Boga spotkać zanurzonym w ciszę. Bo coś tam wybierał jak w ojciecce Rosji, choć miał jedno imię, to nie włoski, boski. Wielki nią widzenia w krzyżu rozkochany i z mistycznej myśli Buter dobrze znany. W rąkach nocy ciemnej z płomieniem miłości szedł na górę Karmel, idąc ku świętości. Jednak woli Bożej ściana nie powstrzyma, opuszcza więzienie, misję swą zaczyna. Zaostrzenie reguł, więcej kontemplacji, pościć czasem trzeba, spać pójść bez kolacji. Karmelicy bracia nie chcieli reformy, choć wyjątków było sporo od tej normy. Za namową Jana ojciec święty głosi: dawniej Trzewiczkowi, teraz będą Bosi. Dwa nuty zakonne, oba Bogu miłe, Jan służąc na boso stwórcy znalazł siłę. Obowiązków wiele na swych barkach dźwigał, ale od modlitwy nigdy się nie migał. Choć był małomówny, wszyscy go słuchali, ludzi też strachował, aby w wierze trwali. Rzadko się uśmiechał, lecz nie był smutasem, kiedy śmiać się trzeba, czynił to z wypasem. Bo coś tam wybierał jak w ojciecce Rosji, choć miał jedno imię, to nie włoski, boski. Wielkie miał widzenia w czynu rozkochany i z mistycznej myśli był też dobrze znany. To zaparcie siebie do Boga przybliża. Nie szukaj Chrystusa, nie szukając krzyża. Wzorem był dla wielu, karmelicka chwała. Dali mu współbracia stopień generała. W końcu Bóg przywołał sługę swego Jana. 1591, teraz jest u Pana. 130 z hakiem, latek upłynęło. Świętym ogłoszony i na tym stanęło. Duchowy drogowskaz bez kazy, bez smugi. O nim miał doktorat święty J.P. II. Nikt tu za decyzji raczej nie odwoła. Stał się Jan doktorem dla wiernych kościoła. Razem z świętym Tomkiem, świętym Augustynem byli fundamentem, zakwasem, zaczynem. Życie świętych drogę jasną ukazuje. Nią się do królestwa łatwiej podróżuje. Ruszaj razem z Janem, zgodnie z powołaniem. Bogu się oddajcie z pełnym zaufaniem. Bo coś tam wybierał jak błędzieńcy rocki, choć miał na imię, to nie włoski, boski. Wielkie miał widzenia w czynu rozkochany i z mistycznej myśli był też dobrze znany. Trzymał się przez życie tej jednej.